Hej, cześć, witajcie na moim kanale i dzisiaj taki filmik spontaniczny, ponieważ to, co się przed chwilą stało, to jest coś śmiesznego. Tu mam mojego kotnikardzowego. Zrobiłem mu czystki w terrarium, ponieważ on już niestety będzie umierał, ponieważ już wszystkie pamiątki mi zdechły i już na niego pora. Dlatego już mu zrobiłem te czystki w terrarium, przełożyłem mu kokon i teraz czekam tylko, aż umrze. Na razie się z nim właśnie chciałem się... I właśnie tak, to jest związane z moją historią, co się przed chwilą stałem, ponieważ pomyślałem, że muszę jeszcze pokorzystać z tego, że on żyje i postanowiłem, że zrobię handling, czyli wiecie, wezmę go na rękę po prostu. No i go wziąłem na tą rękę. No i... tak, tak, dobrze, dupa, no bo... wyskoczył mi, dosłownie, zaczął mi łazić po rękawie, no, albo zresztą wszystko zobaczycie zaraz, tylko... chciałem zwrócić uwagę, że żeby nie panikować aż tak w takich sytuacjach i żeby zachować spokój, że nawet jak macie ptasznika, to jak jest ptasznik, to nawet łatwiej, bo on jest większy i łatwiej go zauważyć, a jak macie takiego małego rdzawka, to po prostu ciężko złapać go. Na szczęście wszystko widziałem, o mały włos by mi wbiegł pod biurko. Zresztą wszystko zobaczycie. No i chciałam wam właśnie powiedzieć, że nie trzeba się denerwować w takich sytuacjach, że takie rzeczy się zdarzają, że to jest prawdziwa hodowla. I ogólnie to zapraszam do oglądania paru filmików, ten jest taki krótki filmik. I jeszcze chcę powiedzieć, że niedługo jest filmik z wynikami konkursu, ogólnie bardzo podzielone głosy, także możliwe, że nawet jakaś dogryweczka będzie, więc ogólnie to oglądajcie, jak to się stało. Patrzcie to, o kurde! No, taki średni, ale... Ło! Idzie tu, gdzie on jest? Patrzcie, co mi się stało, uciekł mi pająk! Bo go chciałem sobie wziąć na ręce i miałem go nawet. Patrzcie to, ale jest piękny! Ło! Dobra, zamknij rytm, dobra. Ty kurde, dobra, teraz muszę go złapać jakoś. Nie wiem, jak ja to zrobię. Ja to jego pytać. A, idzie, dobra, ucieka. Ja go widzę na ekranie, ale nie widzę ekranu. O, dobra, jest tu. Dobra, ja go łapię. Dobra, to było na tyle, chciałbym się z wami pożegnać. Mówię, nie stresować się, takie sytuacje się zdarzają. Pająk już jest tutaj, więc trzymajcie się i do następnego odcinka, w którym pewnie będą wyniki konkursu. Więc trzymajcie się i no do zobaczenia. Siema.